Dzień dobry. Dzisiaj pytanie, czy z powodu bycia biologiczną matką dla Chrystusa Maria zajmuje jakieś specjalne miejsce, a jeśli tak, to jakie? Jeśli mamy odpowiedzieć na pytanie, czy z powodu bycia matką dla Chrystusa Maria zajmuje jakieś specjalne miejsce, i jeśli tak, to jakie to jest miejsce? Odpowiedź jest oczywiście pozytywna. Tak, ona zajmuje specjalne miejsce. Gabriel powiedział jej: błogosławiona jesteś między niewiastami. O tym czytamy w Łukasza, pierwszy rozdział, 28 werset. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 28 werset. I wszedłszy anioł do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską udarowana, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Z pewnością widzimy tutaj, błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Są to wyraźne słowa z Łukasza, pierwszy rozdział, 28 werset. Nieco dalej czytamy, że Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, mówi podobne słowa. Łukasza, pierwszy rozdział, 42 werset. I zawołała głosem wielkim i rzekła: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. Czyli Łukasza 1,28 i Łukasza 1,42 to podwójne świadectwo. Z pewnością wielkim przywilejem dla Marii był wybór jej na naturalną matkę Chrystusa według ciała, Chrystusa Jezusa Pana jako człowieka. Czyli wybór jej na naturalną matkę Chrystusa Jezusa Pana jako człowieka. Dla mędrców ze wschodu, którzy przybyli do Jerozolimy, co jest opisane w Mateusza, rozdział 2, przywilejem było to, że, i tutaj ważne jest położenie odpowiednich akcentów, widzieli na wschodzie Jego gwiazdę. I tutaj ważna uwaga, Jego gwiazdę, a nie jej gwiazdę, a nie gwiazdę Marii. Czyli widać wyraźnie Jego gwiazdę, to znaczy Chrystusa. Widzieli na wschodzie Jego gwiazdę, nie gwiazdę Jego matki. I przyszli oddać Mu pokłon, Jemu, a nie matce. Co czytamy właśnie w Ewangelii Mateusza, rozdział 2, werset 2 Mateusza, rozdział 2, werset 2. Gdzież jest ten, który się narodził, król żydowski, bośmy widzieli gwiazdę Jego na wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon. Nie ma żadnych wątpliwości, do kogo przyszli, do Niego, a nie do Jego matki. Gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, prowadziła ich, aż doszli do miejsca, gdzie było dziecię, a nie jego matka. Co widzimy w Mateusza, rozdział 2, werset 9. Oni tedy, wysłuchawszy króla, poszli i oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich, aż doszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dzieciątko. Godne uwagi są dalsze słowa, które tam wyraźnie są opisane. Ujrzeli dziecię z Marią, matką jego. Akcent jest położony na dziecię z Marią jego, a nie na matkę z dziecięciem jej. I oddali mu pokłon. I oddali mu pokłon. Znowu. Komu oddali pokłon? Jemu oddali pokłon. Jemu,
nie matce jego, tylko jemu. To jest ważne. Czyli i oddali mu pokłon. To jest bardzo ważne. Jemu, a nie jego matce. To możemy przeczytać w Mateusza, 2 rozdział, 11 werset. I wszedłszy w dom, znaleźli dzieciątko z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. I otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. Znowu, komu darowali? Jemu darowali. Jemu, a nie matce. To jest bardzo ważne. I to należy tego pilnować, żeby nie popełnić błędu. Tutaj są bardzo ważne. I tutaj jest kluczowe, żeby to zauważyć. Ci, którzy otaczają kultem Marię, powinni skorzystać z własnej jej rady. Zróbcie wszystko to, co on wam powie. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 2 rozdział, werset 5. Rzecze matka jego do sług, co wam powie, czyńcie. Słowa Pana Jezusa Chrystusa do Jana, oto matka twoja, co czytamy w Ewangelii Jana, 19 rozdział, 27 werset. Potem rzecze uczniowi, oto matka twoja, i od tej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Oraz fakt, iż od tej godziny bierze ją Jan, aby była z nim, wskazuje, że Maria absolutnie nie miała jakiejś nadprzyrodzonej siły, ale że potrzebowała opieki kogoś, kto się należycie o nią zatroszczy. Kiedy jakaś kobieta mówi do Jezusa, że jego matka była błogosławiona, co czytamy w Łukasza 17, rozdział, 27 werset. Łukasza 17, 27. Jedli, pili. Łukasza 17, 27. Błogosławione łono, które cię nosiło. Łukasza, rozdział 11. 27 werset. A stało się, gdy on to mówił, że wzniósłszy głos, pewna niewiasta z ludu rzekła mu: błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Albo rzekła mu: błogosławiony żywot, który cię nosił, i piersi, któreś ssał. No tak, takie słowa. Błogosławione łono, które cię nosiło. Pan Jezus Chrystus jej odpowiedział: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i pilnują Go, i strzegą Go. I wreszcie w Dziejach Apostolskich widzimy, Dzieje Apostolskie, rozdział 1, werset 14, ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie i prośbach z niewiastami i z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Czyli widzimy, że w Dziejach Apostolskich 1:14 Maria jest wspomniana jako jedna z kobiet, która ustawicznie trwała na modlitwie z uczniami, która nieustannie trwała na modlitwach z innymi uczniami Jezusa.
nie czytamy tam, aby była jej przypisana jakaś nadzwyczajna funkcja, rola. Podsumowując, Maria miała jej miejsce, ale był to jej przywilej, a nie autorytet czy moc. Skierowanie czyichś modlitw do Marii to przejaw bałwochwalstwa. Uwielbienie należy się tylko i wyłącznie Bogu. I jeżeli teraz mamy to pytanie, którym się zajmowaliśmy, czy z powodu bycia matką dla Chrystusa Maria zajmuje jakieś specjalne miejsce, a jeśli tak, to jakie? To widzieliśmy, że tak, ona zajmuje specjalne miejsce. Jest to miejsce, które ma jako miejsce przywileju, a nie autorytetu osobistego.